Panie marszałek, Wysoka Izbo, oczywiście projekt umożliwiający na szerszą skalę sprzedaż mleczną rolnikom jest potrzebny. Natomiast dzisiaj w Sejmie powinniśmy dyskutować o tym, co nadchodzi dla polskiego rolnictwa, a co jest sygnowane nazwiskiem polityka PiS-u, który jednocześnie wywodzi się z PSL-u, czyli pana Janusza Wojciechowskiego. A nadchodzi trzęsienie ziemi nie tylko w polskim, ale i europejskim rolnictwie, szanowni państwo, pod tytułem Europejski Zielony Ład. Tak, Europejski Zielony Ład, o którym służba naukowa Komisji Europejskiej napisała, że doprowadzi do dramatycznego załamania rolnictwa i produkcji rolnej w skali całego kontynentu. Europejski Zielony Ład, który doprowadzi do tego, że Europa z eksportera żywności stanie się znaczącym importerem żywności. Europejski Zielony Ład, który doprowadzi do tego, że dziesiątki, setki tysięcy gospodarstw w Polsce, gdzie i tak nie jest lekko, staną na skraju bankructwa, przestanie opłacać się produkcja. Będą zmniejszone areały uprawy zbóż, będą zmniejszone uprawy areału pasz, będzie likwidacja do kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o produkcję mięsa, o produkcję zwierzęcą, o produkcję, o hodowlę, również jeśli chodzi o mleczarstwo. Prognozowany spadek jest nawet kilkunastoprocentowy. To jest, proszę państwa, ta kwestia, nad którą dzisiaj Sejm powinien debatować. Unia Europejska rękami pisowskiego komisarza z PSL-owskim rodowodem idzie po likwidację europejskiego rolnictwa. Idzie również na uderzenie w rolnictwo polskie. I co się dzieje w Sejmie na ten temat? Jaka jest debata? Gdzie jest krzyk rozpaczy, który powinien być tutaj wydawany? I gdzie jest sprzeciw wobec tego europejskiego, unijnego szaleństwa, które dzisiaj uderza w branżę i które konsoliduje opór rolników na terenie całej Europy? Szanowni państwo, to są poważne wyzwania. To jest poważna odpowiedzialność wobec samowystarczalności żywnościowej kraju, wobec kolejnych pokoleń Polaków, którzy zmierzą się z kolejnymi utopijnymi projektami Unii Europejskiej. I dzisiaj trzeba z tego miejsca bardzo stanowczo powiedzieć dosyć, dosyć tego unijnego szaleństwa sygnowanego przez Janusza Wojciechowskiego, przez pisowskiego komisarza z PSL-owskim rodowodem. Dziękuję bardzo.